Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie lubi siatkonogi. Daj kamienia! W wielu klubach przez wiele lat zawsze, przynajmniej ja, ale przy okazji też wielu moich kumpli zazwyczaj w drużynie, odliczało czas do siatkonogi. Obojętne, czy przed treningiem, czy po treningu, czy w trakcie, czy w święta. Czasami nawet jak nie było treningów, przyjeżdżaliśmy i graliśmy w siatkonogę. Widzę, chyba miałem przez pół roku. Może szansę raz za trenera Cegerza. A więc nie rozpieszę z tą grą, którą piłkarze lubią bardzo. Na pewno jesteście w stanie, grając w piłkę, jesteście w stanie w swojej drużynie zawsze wymienić gościa, który gra najlepiej w siatkonogę. Ja też mam paru takich gości na liście, z którymi zawsze mi się ciężko grało. Ja albo przegrywałem, albo wygrywałem zawsze. Działo się to minimalnie. Minimalnie różnicę. Jakbym miał wymienić jednego z takich najlepszych, to chyba Piotr Wrazło. Graliśmy 2-2. To wszystko graliśmy na przeciwnika, żeby miałbym wymienić, to chyba Daniel Wyruga. Poznaliśmy się w barwach Dorkanu, później Kuruczanki. Gość przewrotny, słynie z przewrotów naprawdę tak na wysokości sufitu i to zazwyczaj skutecznych. No i ciekawostka. Najlepszy trener, z jakim grałem, to nie grałem z wieloma, ale Marcin Kaczmarek, Mnóstwo Płock. No i chyba najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o siatkonogę, Bartosz Łapa. Pewnie wszyscy kojarzą, bardzo dobry piłkarz, środkowy pomocnik, ewentualnie napastnik, z przeglądem pola, często na kierownicy. Zanim dostał piłkę, wiedział już, gdzie zagra. Perfekcyjnie rzuty wolne. Mistrz Polski w siatkonodze, na pewno z 2008 roku. I wielokrotnie medalista w mistrzostwie. To musi się poprawić. Na dzisiaj wystarczy.